Witam w kolejnym odcinku kursu Angular 2.0. W poprzednim odcinku widzieliśmy, jak działają obietnice, promises i dlaczego ich używać do obsługi połączeń asynchronicznych. W tym odcinku zajmiemy się observables, czyli obiekty obserwowalne. W Angular 2, używając klienta HTTP, możemy używać observables, czyli obiektów obserwowalnych, które są podobne do promises, czyli obietnic, ale są one o wiele bardziej potężniejsze i dają o wiele, wiele więcej możliwości. Zasadniczą różnicą jest to, że promises, obietnica, rozstrzygnie się w jednej wartości, podczas gdy observables, obiekt obserwowalny, może generować wiele wartości lub strumień wartości. Dobrze, observables w Angular 2 pochodzi z biblioteki o nazwie RxJS, gdzie RX oznacza reaktywne rozszerzenia i jest to projekt open source. Pierwotnie był stworzony dla platformy .NET, ale jest dostępny dla wielu języków programowania, w tym także oczywiście dla języka JavaScript. Istnieje również propozycja włączenia observables do następnej specyfikacji JavaScript. Tak jak promises, obietnice są częścią standardu ECMAScript 6, tak observables mogą być częścią standardu ECMAScript 7. Dobrze, zobaczmy teraz, jak observables działają w praktyce. W poprzednim odcinku napisaliśmy prosty przykład, gdzie wykonywaliśmy kilka asynchronicznych połączeń przy użyciu promises, obietnic. Aby skorzystać z observables, obserwowalne, obiekty obserwowalne, musimy najpierw zaimportować moduł rx.js łamane przez rx do pliku main.ts. Zapewnia nam to, że wszystkie operatory z rx są dostępne w naszej całej aplikacji, więc możemy je wykorzystać w całym naszym kodzie. Następnie przechodzimy do app component, w którym chcemy używać obiektów observables, więc musimy na początek zaimportować tą przestrzeń observables z przestrzeni rx łamane przez observables. Teraz w naszym komponencie zamiast promises, obietnic, możemy używać observables, wywołując observable create i przekazać funkcję, która otrzymuje parametr, to jest obserwator. A ciało tej funkcji będzie bardzo podobne do tego, co już mamy. Możemy teraz po prostu usunąć niepotrzebny kod, w którym tworzymy nową obietnicę, promises. I teraz zamiast wywołać resolve, aby przekazać wynik, result, w przypadku powodzenia, success, będziemy wywoływać observer next. Więc powiadamiamy obserwatora, że dostępna jest nowa wartość. Wspomniałem, że observables mogą generować wiele wartości, więc potencjalnie możemy wywoływać observer next wielokrotnie z różnymi wartościami. I dlatego metoda jest nazwana next, a nie tylko result lub success lub coś w tym stylu. Jednakże dlatego, że observables generuje wiele wartości, musimy również powiadomić obserwator, kiedy skończymy. Możemy to zrobić wywołując observer complete, aby poinformować o tym obserwatora. I tutaj nie powinno się oczekiwać wielu wartości, ponieważ w tym przypadku możemy wygenerować tylko jeden pojedynczy wynik. Tak więc wywołujemy next tylko raz w tej chwili, a zaraz potem wywołujemy complete. Dobrze, a teraz co się stanie, jeśli wystąpi błąd? Więc w tym przypadku, jeśli wynik jest negatywny, to zamiast wywoływać reject, jak wywoływaliśmy to w promise, będziemy wywoływać observer error i możemy przekazać ten sam komunikat o błędzie,
W tym miejscu powinniśmy również zmienić typ zwracany, ponieważ teraz zwracamy observable, a nie promises. I tak tworzymy observables. Jak widać, to nie jest zbyt odmienne od promises. W konstruktorze, gdzie mamy metodę add, edytor pokazuje nam błąd w metodzie then, ponieważ teraz metoda add zwraca observables, gdzie nie ma metody then. Aby rozwiązać ten problem, trzeba po prostu przekształcić observables w promises, wywołując metodę toPromise. Musimy tylko teraz wywołać toPromise dla każdego wywołania metody add. I teraz wszystko działa dobrze. Jeśli zapiszemy ten plik, strona przekompiluje się i nadal wszystko działa dobrze. Widzimy właściwy wynik w nieco ponad 300 milisekund, co pokazuje, że wykonują się trzy połączenia asynchroniczne. Konwersja observable do promise jest akceptowalnym podejściem, jeśli wywoływana metoda zwraca wartość observables. Kiedy jednak spodziewasz się pojedynczego wyniku, a nie ciągu wartości, obietnice są prostsze, więc możemy woleć pracować z promises. Zobaczmy jednak, jak możemy bezpośrednio korzystać z observables. Zaczynajmy z pojedynczego wywołania metody add, która zwróci observables object. Zobaczmy, jakie metody są dostępne z observables. Jak widać, jest ich wiele, bardzo wiele, bardzo dużo. Jeśli pamiętasz obietnicę, obietnica ma tylko dwie metody, then i catch. W porównaniu z observable, gdzie jest dostępnych kilkadziesiąt metod, to widzimy, że observables daje nam o wiele, wiele więcej możliwości. Ale też oczywiście są dużo bardziej skomplikowane. W każdym razie, aby otrzymać nasz wynik metody, który chcemy subskrybować, możemy przekazać tę funkcję, akceptując result jako argument. A następnie w ciele funkcji możemy zrobić to samo, co w naszym poprzednim kodzie. Ustawiamy właściwość thisResult, a także ustawiamy właściwość time. Czas oczywiście stanowi różnicę między obecnym czasem a start timem. OK, teraz jeśli zapiszemy ten plik, to widzimy wynik 7 po 100 milisekundach, zgodnie z oczekiwaniami. Nie musimy deklarować tutaj zmiennej lokalnej. Możemy po prostu wywołać subscribe bezpośrednio na obiekcie zwracanym przez metodę add. OK. Teraz jak zrobić drugie asynchroniczne wywołanie? Istnieje metoda mapowania, map, podobnie jak w przypadku tablic. Możemy wykorzystać ją do otrzymania wyniku i przekształcenia go w inną wartość, na przykład result plus 3. W tym przypadku otrzymujemy 10 po 100 milisekundach, ponieważ nadal jest wykonywane tylko jedno połączenie asynchroniczne. Jednak nie możemy tu wywołać kolejnego thisAdd, przekazując result i 3. To nie zadziała. Jak widać, wynik jest teraz obiektem, a ten obiekt jest rzeczywiście instancją observables, bo to właśnie zwracamy. Więc w tym przypadku zamiast wywoływać map, musimy wywołać inną metodę, która nazywa się mergeMap, co oznacza mapowanie tej wartości, ale również scalenie tej wartości observable zwracanej z poprzednim observables. Teraz możemy zapisać ten plik i widzimy 10, ale już po 200 milisekundach. Więc teraz wykonywane są dwa wywołania asynchroniczne. Można zauważyć, że różni się to od promis obietnic, gdzie w metodzie then możemy zwrócić natychmiastową wartość lub inną obietnicę. Z observable musimy używać map do zwracania natychmiastowych wartości i merge map dla innych obserwatorów. Teraz dodając trzecie wywołanie, to już jest bardzo łatwe. Po prostu możemy zduplikować linię z MergeMap i dodać jeden. Możemy teraz zapisać i znowu działa zgodnie z oczekiwaniami. OK. A teraz co z błędami?
Co się dzieje, jeśli dodamy tutaj na przykład minus 10, generując negatywny result, negatywny wynik? Gdy strona jest ładowana, widać wyjątek w konsoli z naszym komunikatem o błędzie. Więc jak złapać ten błąd w naszym kodzie? Zamiast wywoływać metodę catch, jak z promises, z obietnicami, możemy wywołać drugą funkcję zwrotną do metody subscribe. I ta otrzyma error, jeśli jest, i tutaj możemy po prostu przypisać ją do naszej właściwości thisError. Tak, teraz możemy zobaczyć komunikat o błędzie wyświetlany na stronie. Nie widzimy czasu, bo właściwość time jest ustawiana w przypadku success, a nie błąd. Czyli tutaj my nie mamy sukcesu, tylko błąd, dlatego ta wartość time nie jest ustawiana. Co możemy zrobić? To możemy użyć operatora finally, który nie oczekuje jakichkolwiek argumentów, ale po prostu tutaj ustawia właściwość time, dzięki czemu możemy uprościć funkcję, którą przekazujemy, aby zapisać to w jednej linii. A teraz strona pokazuje zarówno błąd, jak i czas. I zauważ, że subscribe jest zawsze w ostatnim kroku. Wszystkie operatory, które wywołujemy jako map, merge map, finale i tak dalej, zwracają inny obieg observables. Dzięki czemu możemy powiązać wszystkie te operatory razem, a wywołanie subscribe jest tym wyzwalaczem. W każdym razie wróćmy do naszego success, dodając 3 zamiast minus 10. I porównajmy sobie teraz nasz kod za pomocą observable z kodem, który używa promises. Otwórzmy obietnicę, wersja po prawej stronie. Więc chciałbym powiedzieć, że te dwie wersje są dość podobne, ale można stwierdzić, że obietnice no, są rzeczywiście prostsze. W tym przypadku, gdzie generujemy pojedynczy wynik dla każdego wywołania. I to właśnie jest typowe dla wywołań HTTP. Observables mogą być przydatne w scenariuszach, gdzie potrzebujemy nieco bardziej zaawansowanych funkcji, jak wypisanie się, czyli unsubscribe z Observable, zanim otrzymamy result, a po prostu zostanie anulowana operacja, lub ustawienie limitu czasu dla Observables. Jednak observables są naprawdę przydatne podczas generowania strumienia wartości, a nie pojedynczej wartości. Więc spójrzmy teraz na inny przykład. Wróćmy do naszego komponentu i powiedzmy, że chcemy wyświetlić odliczanie na stronie. Zacznijmy od liczby na przykład 5 i kolejno zmniejszamy wartość do 4, 3, 2 i tak dalej. Usuńmy właściwości time i error z naszego kodu i po prostu zostawmy właściwość result. Z naszego konstruktora usuńmy wszystko i zobacz, co możemy zrobić. Dostosuję tę metodę do generowania wielu liczb. Zmieńmy nazwę metody na odliczanie countdown, która przyjmuje parametr start, czyli numer początkowy. Możemy mieć zmienną licznik counter, która jest początkowo równa argumentowi start i możemy wygenerować pierwszy numer natychmiast, wywołując observer next, przekazując wartość licznika i zmniejszając liczbę licznika w tym samym czasie. Zamiast wywołania funkcji setTimeout możemy użyć setInterval, aby wywołać naszą funkcję regularnie, a nie tylko jeden raz. Ustawmy opóźnienie na 1 sekundę między każdym wywołaniem i teraz w funkcji przechodzimy do setInterval, gdzie możemy sprawdzić warunek. Jeśli licznik jest większy od zera, wywołujemy observer next z bieżącą wartością licznika i zmniejszamy licznik. W przeciwnym razie, jeśli jest 0, wywołujemy observer complete. I to jest koniec odliczania i nie potrzebujemy w naszym kodzie żadnych błędów. Teraz w naszym konstruktorze możemy ustawić this countdown na 5 na przykład i wywołujemy subscribe dla zwróconych observables, gdzie aktualizujemy właściwość this result z każdą wygenerowaną wartością. Zapiszmy i zobaczmy, co się teraz dzieje.
widzimy odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. A następnie zatrzymuje się. OK, działa. Podczas gdy odliczanie kończy się, po prostu zatrzymuje się na 1. Jest to trochę dziwne. Zobaczmy, jak możemy to zmienić. Widzieliśmy, że możemy przekazać drugą funkcję, aby subskrybować obsługę błędów. Ale w tym przypadku nie ma błędów, więc możemy po prostu przekazać 0. Ale możemy też przekazać kolejną funkcję jako trzeci argument, która zostanie wywołana, gdy już wszystko jest skończone, complete. Więc tutaj nie dostajemy żadnych wartości, po prostu otrzymujemy powiadomienie, że observable jest complete. Przypisujemy teraz do result łańcuch complete, przypisujemy sobie do result stringa, zapisujemy i teraz widzimy. 5, 4, 3, 2, 1, complete. Teraz jeszcze tylko dlatego, żeby nie stosować złych praktyk, należy tutaj również wyczyścić interwał po nazwie complete. W przeciwnym razie ta funkcja będzie ciągle wywoływana co sekundę, mimo że już nic nie będzie robić. SetInterval zwraca identyfikator interwału i możemy wywołać clearInterval, aby anulować timer. I to będzie nadal działać w dokładnie taki sam sposób. Możemy również wdrożyć tę samą funkcję odliczania w prostszy sposób, korzystając z kilku dostępnych metod przez observables, po to, aby dać Ci pojęcie o jego możliwościach. Możemy użyć metody statycznej observableTimer, gdzie ustawiamy opóźnienie, które możemy ustawić na 1 milisekundę, aby zacząć od razu, a następnie ustawiamy okres, po jakim wywołujemy, na przykład 1000 milisekund, czyli 1 sekunda. A to powoduje, że observables generuje sekwencję rosnących liczb. Tak, 0, 1, 2 i tak dalej. Następnie możemy przekształcić każdą wartość przy użyciu metody map, która przyjmuje wartość x i zmniejszamy wartość do naszego odliczania. Start minus x. Więc jeśli start to 5, a x to będzie 0, to map przekształci ją w 5. Natomiast gdy x wyniesie 1, to będziemy mieć 4 i tak dalej. Wreszcie chcemy się zatrzymać na 0, więc możemy użyć metody take while. Oznacza to, że tylko kontynuujemy tą sekwencję, jeśli warunek jest prawdziwy. Jeśli x jest większe od 0, więc te trzy linie mogą skutecznie zastąpić cały nasz kod. I po raz kolejny możemy zapisać i widzimy odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1, complete. Czyli OK. Dobrze, zatrzymajmy się tutaj. Jest wiele rzeczy, które możemy zrobić z observables. I to jest całkiem ciekawe, aby korzystać z RxJS. To była tylko próbka jego możliwości, aby dać ogólne pojęcie. Więc mam nadzieję, że teraz będziesz miał wiedzę na temat observables, które zawsze można przekonwertować w obietnice, promises. Dobrze, w tym odcinku to by było wszystko. Dziękuję.